obudził się ze snu, o którego twardości wnosili wagonowi sąsiedzi z chrapania iście artyleryjskiego, gdyż chrapał prawdziwie wszystkimi bateriami. Ocknąwszy się nareszcie, powiódł zdumionym okiem polśniącym z lekka wklęsłym suficie, przypomniał sobie, gdzie jest i zachichotał wewnętrznie. Był wyspany i silny jak koń pociągowy. Pochylił głowę i spojrzał ze swego łóżka na górnym podniesionym siedzisku wagonu. Przedział był pełen osób. Słońce świeciło prosto w okno. Teraz się umyjemy, myślał podporucznik, a później trzeba będzie zjeść. Dużo, ale za to coś smacznego. Usiadł na posłaniu, o ile na to pozwalała bliskość wagonowego sufitu, wdział nowiuteńki mundur. Z nieposzlakowanym aksamitnym kołnierzem z dziewiczymi szlifami i gwiazdą akademicką na lewym boku wyprostował lakierowane bajecznie szykowne buty z cholewami, przygładził włosy. Mardons! mruknął, spuszczając nogi, zwinnie jak kot schodząc z podniesionego łoża. Wyminął pokoszlawione figury drzemiące w zaduchu przedziału i udał się do umywalni, później do bufetu. Gdy stamtąd wrócił wyświeżony, wymyty, wyszczotkowany, pełen kawy i bułek z masłem, był tak szczęśliwy, że gotów by był ściskać po kolei wszystkich towarzyszów podróży. Za jego idąc przykładem, towarzysze podróży prostowali zdrożone gnaty i gnaciki, myli się, czesali i dysputowali o kawie oraz o wzmiankowanych bułkach z masłem. Rozmowa toczyła się w języku polskim, więc jej Piotr Rozłudzki nie rozumiał. Coś tylko piąte przez dziesiąte, jakiś wyraz chwytał ze zrozumieniem. Zażył siły rycerskiego ramienia do zgięcia sprężyn, podtrzymujących górne siedzenie, które mu służyło za łóżko i pomógł jednej z pań otworzyć okno. Na dworze był poranek. Rosal śniła na potrawach niedawno skoszonych łąk. Jak srebrzysty mat leżała blisko na ścierniskach, kiedyś iskrzyła się brylantowo na kłosach jeszcze niezrzętych. Płaska ziemia słała się w niezmierną dal, tam i sam las ją umaił, dalekie łęgi przepasały. Tu i owdzie wydmuch bezpłodnego piasku jak bolak nabrzmiały wśród uroczystej odzieży owsów i żyd żółk pod sosnowym lasankiem. Brzozowe zagaje, niewielkie wszędy dąbrowy śniły wśród zbóż. Rozłucki, znalazłszy wolne miejsce przy oknie, wpatrywał się w ten krajobraz. Nie widział jeszcze ani takich chat, ani podobnych wsi, ani strzelistych kościołów, ani alei topolowych, co w rozmaitych kierunkach szły w kraji. Ludzie żeli, wiązali snopki i podawali je widłami na wozy drabiniaste. Gdy pociąg mknął wśród tej ich roboty, zdawało się patrzącemu, że ci ludzie, rojnie tam zajęci, kłaniają się nisko. Szare były, spalone, ściągłe ich twarze, kościste powstacie, biało-szare odzienie. Barwniej nieco zaznaczały się chusteczki i spódnice kobiet schylających się ku ziemi i z pięknym gestem odkładających na upoczu garście zrzętego zboża. Jaki to inny naród, myślał Rozłucki. Szary jakiś naród. Twarze mężczyzn golone, ludzie szczupli. Było mu bardzo miło patrzeć tak w tę przestrzeń zaciągniętą złożami, w tej ich niską, szarą, piaszczystą ziemię zalaną słońcem i zasypaną rosą. Oto tam, kiedyś daleko mgiełka śniada jeszcze się ociągnęła z wód. Stado cyranek pomknęło w dal. — Polsza! — myślał oficer. Gniewne, surowe uczucie wznosiło się z tego wyrazu, lecz wnet upadło w zadumanie. Po raz pierwszy był oto na swobodzie. Ukończywszy z najwyższym odznaczeniem Michajłowską szkołę, jechał do wyznaczonej mu baterii konstytuującej w mieście dalekim, o co wystarał się dziad i opiekun generał w dymisji mieszkający na wsi. Miesiąc po poegzaminacyjny spędził u krewnych, synów drugiego stryja, również generała, którzy byli już szlachtą osiadłą w guberni Penzeńskiej. Nareszcie zdjęto za wszelką opiekę po tylu latach. Korpusu kadetów i szkoły artyleryjskiej Gdzie był numerem Jednostką w wiekuistym szeregu Nie czuł na sobie w tej chwili Badawczego oka zwierzchników Ani egzaminującego wzroku bogatych krewniaków I ta okoliczność Najbardziej go radowała Na przeciwległej ławce Również pod oknem Siedziała młoda osoba Młoda osoba miała już na pewno 17 lat Ale niewiele ponadto była bardzo urocza w swym niemal dzieciństwie, a już kobiecości. Zdjęła była skromny, słomkowy kapelusz i ciemne jej włosy, w sposób wysoce oryginalny zaczesane na bok, lśniły w porannym słońcu. Twarz miała zaróżowioną, nos prosty, usta bardzo ładne. Oficer nie mógł zobaczyć barwy jej oczu, gdyż czytała książkę i nie odrywała się od niej. Wsiadła widać do pociągu niedawno, gdyż nie znać było w tej postaci zmęczenia ponocnego. Jej prosta, jednostajna suknia liliowego koloru nie była zmięta ani zakurzona, a policzki jeszcze kwitły od rannego powiewu w polach. Rozłucki, który patrzał długo w te pola i dojrzałe ich urodzaje, zdziwił się, jak panienka siedząca naprzeciwko podobna była do łanu zboża. Jej włosy i cera twarzy to był łan dojrzałej pszenicy czekał, żeby podniosła oczy i zuchwale wlepiał w nią swoje. Nadaremnie. Czytała angielską książkę i nie zwracała uwagi na jego ruchy, pobrzęgi ostrogami i wszelkie celowe szarmanterie. W pewnej chwili podniosła oczy o źrenicach złotych, niemal czarnych, lecz nie zobaczyła tego nowego towarzysza podróży. Czuł, gdyż z niespostrzeżonych jej ruchów to spostrzegł, że zdaje sobie sprawę z jego tajnych manewrów, Wie o wrażeniu, jakie wywarła, lecz nie chce go widzieć ani wiedzieć o jego obecności. Wprawiło go to w bezsilny gniew. Im bardziej jej się przyglądał, tym więcej spostrzegł w niej wdzięku pierwszej młodości jakowejś tajnej, milczącej, trzeba by powiedzieć, wewnętrznej kultury. Każdy jej gest i każdy ruch był gestem i ruchem pełnym osobistego rozumu, ale i odziedziczonego taktu. Rozmyślał nad tym, że między nim i nią, oddaloną mniej niż o krok, przebiega linia jakiejś nieprzebytej granicy. Tego niezłomnego spokoju, który był powleczony wesołym półuśmiechem grzeczności, nie złamie nic. Kiedy usilnie wpatrywał się w jej twarz wilczymi ślepami oficera uwolnionego z murów szkoły, podniosła oczy z obojętnością i końcem palca przewróciła stronicę książki. Ktoś z pasażerów wszedł, mówiąc do współtowarzyszów po polsku, że w pociągu jest wagon restauracyjny. Piękna szatynka złożyła swą książkę na ławce i zapytała, czy daleko się idzie do wagonu restauracyjnego i w którą stronę. Rozłucki myślał, prawdę się czytało o tych Polakach. Zimne to jak kamień. Nienawidzi to nas. Widać z każdego spojrzenia nienawiść. Zimna i nienawidząca Polka powstała z miejsca i włożyła na głowę kapelusz w sposób tak obojętny, jakby sama jedna była w przedziale. Wyszła szeleszcząc sukniami i każdym muchem stwierdzając prawdę formuły porucznika rozłódzkiego. Zatopił oczy w przestwór i poświstywał. Zepsuła mu humor. Do diabła, była prześliczna. Gdy nie wracała, czuł jej nieobecność i z tego powodu złościł się wewnętrznie. Mruczał pod nosem zdrowe, oficerskie, a może nawet soldackie wyzwiska. Pewnej chwili rzucił okiem na książkę z rozłożonymi stronicami leżącą na siedzeniu. Wywróconą tytułem do góry, przeczytał tytuł. Sam umiał nieźle język angielski, który w szkole artyleryjskiej był wymagany i modny. Lubił czytać książki pisane po angielsku, jednakże chętnie zawiązałby rozmowę z młodziutką czytelniczką o przestudiowanych niegdyś pisarzach, ale nie zechciałaby pewnie rozmawiać z nim, z Boskalem. A mógłby ją zadziwić oświadczeniem, że jest z pochodzenia niejako Polakiem, że miał matkę Polkę, choć unitkę, więc prawosławną, a ojca nawet buntownika rozstrzelanego za polski bunt. To wspomnienie, którego nigdy nie dopuszczał do siebie, myśl, której nigdy nie pozwalał stanąć na progu swej świadomości, myśl o tej zmazie hańby wróciła go na tor właściwy. Zebrał się w sobie i o przeciwko wszelkim wzruszeniom, przypomnieniem, że jest oficerem i że ma w tym kraju w sposób bezwzględny strzec honoru swej armii.